Program dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Różne miejsca w Poznaniu i Wielkopolsce. Wśród napisów WRPO 2014+, innowacje, przedsiębiorczość, edukacja, środowisko, rozwój, społeczeństwo. Zmieniamy Wielkopolskę. Rogoźno. Od września mieszkańcy miasta mogą się cieszyć odrestaurowanym placem imienia Karola Marcinkowskiego z kolorową fontanną, mówi mieszkanka Rogoźna. W końcu przy niedzielnym spacerze możemy się gdzieś zatrzymać z dzieckiem, puścić na rowerku, jest miło, przyjemnie. Gdy jest gorąco, można się ochłodzić przy fontannie. Myślę, że tak, to była dobra inwestycja. Sfinansowana z pożyczki Jessica 2 w wysokości niemal 7 milionów złotych. Wartość całej inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Inwestycja ma wymiar nie tylko estetyczny, ale i społeczny, podkreśla Roman Szuberski, burmistrz Rogoźna. Ten plac naprawdę staje się centralnym miejscem. Wiele wydarzeń kulturalnych tu się odbywa, jak chociażby Mikołajki czy różnego rodzaju imprezy, jarmark bożonarodzeniowy, wiele innych tutaj spotkań będzie. Ten plac zacznie tak naprawdę żyć. Gdy zrobi się cieplej, a już teraz mieszkańcy regionu mogą podziwiać odrestaurowane także w ramach tego samego projektu Muzeum imienia Wojciechy Dudkiewicz. Została w nim wymieniona choćby elektryka, mówi Angelika Pilarska, kierownik Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Już nie wspomnę także o zdjęciu boazerii, która zajmowała nam znaczną część miejsca, szczególnie na wystawie historycznej. Po zdjęciu boazerii i po otynkowaniu ścian okazało się, że mamy troszeczkę więcej miejsca na wyeksponowanie naszych eksponatów ze zbiorów muzealnych, szczególnie zbioru działu historycznego. Szczególnie tych ze zbiorów historycznych. Muzeum ma też wreszcie lepsze warunki do eksponowania wystawy stałej, a to dzięki funduszom z WRPO 2014+, z których dofinansowane są nisko oprocentowane pożyczki Jessica 2. Tymczasem z dotacji z WRPO 2014+ samorządy w Wielkopolsce otrzymały dotacje na rewitalizację. W sumie 9 projektów pochłonie 105 milionów złotych. Wśród beneficjentów tego bardzo popularnego konkursu jest m.in. Wieleń. Za 2-3 lata miasto zmieni się diametralnie, zapewnia Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. Mówimy o bulwarach nadnoteckich, mówimy o Nowym Mieście, czyli rewitalizacji tej części Wielenia, która jest taką częścią handlową przede wszystkim. Mówimy również o przystanku Edukacja oraz o budynku na terenie zespołu szkół, który ma być kinem za rogiem oraz w tym budynku będą również pracownie nowoczesnych technologii, mediateka bardzo nowoczesna. W tym roku ruszą też prace przy rewitalizacji Placu Pocztowego w Trzciance i przy bulwarach nad Gwdą w Pile. Tu powstanie m.in. Skate Plaza z torem rolkowym, boiska oraz miejsce do uprawiania coraz popularniejszej kalisteniki, czyli gimnastyki na drążkach na świeżym powietrzu. W tych dwóch przypadkach projekty uzyskały dofinansowanie z WRPO 2014+ dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wszystkie te działania są jednak skierowane na potrzeby człowieka, podobnie jak aktywna integracja w ramach tego projektu, finansowanego również ze środków WRPO 2014+. Olbrzymie wsparcie otrzymały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podkreśla Joanna Kłosińska, koordynatorka projektu Akcja Integracja w Chodzieży. Są to spotkania z doradcą zawodowym, z psychologiem, warsztaty z zakresu umiejętności miękkich i zawodowych. W zawodach takich jak manikirzysta, fryzjer, magazynier, asystent księgowego, czy tak jak w przypadku Renaty Grobelnej, sprzedawca. Przez swoją niepełnosprawność pani Renata miała ograniczone możliwości podjęcia pracy. Teraz jest na stażu w sklepie Krakus w Złotowie. Pracuje mi się tutaj wspaniale, bardzo dobrze. Dziewczyny są tutaj spoko, szefowe dwie. Także jest fajnie, no, dużo się też uczę od nich, bo przynajmniej no, metkowania towaru, obsługi klientów, wykładania towaru na półkach. Brałam też udział w inwentaryzacji. A już teraz ruszył kolejny konkurs na aktywną integrację. Na czym polega? Tłumaczy Sławomir Wąsiewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Aktywizacja społeczna, aktywizacja zdrowotna poprzez finansowanie przeróżnych form niwelujących bariery, jakie stoją przed uczestnikami, którzy chcieliby aktywnie poruszać się po rynku pracy.
jeśli już taka osoba, na przykład poprzez dobrą samoocenę, wzmocnienie się, poprzez umiejętne poruszanie się po rynku pracy, przechodzi do tej ostatniej aktywizacji, czyli aktywizacji zawodowej. Do rozdania w tym konkursie jest 50 milionów złotych, a wnioski można składać do końca stycznia. Informacje o dotacjach także w e-magazynie Nasz Region. Zachęcamy także do wysyłania relacji, zdjęć oraz filmów z realizacji projektów WRPO 2014 na skrzynkę zmieniamywielkopolskę@umww.pl. A więcej o aktualnych konkursach na stronie wrpo.wielkopolskie.pl. Audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.